W strefie Wprost Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2023 Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, rozmawiamy dzisiaj przez cały dzień o kadrach, o kształceniu kadr, o tym zmieniającym się świecie. To jest bardzo dynamiczna zmiana, ta, która funkcjonuje w tej chwili, ta, która jeszcze będzie za chwilę, może być jeszcze dynamiczniejsza. Czy jesteśmy przygotowani na te zmiany? Czy resort o tym myśli? Co robi, żeby być przygotowanym na tą dynamikę, która nam się w świecie szykuje? Na poziomie szkolnictwa średniego, podstawowego, tym przedsięwzięciem charakterystycznym, które najkrócej streszcza nasze działania, zwłaszcza jeśli chodzi o reformę szkolnictwa zawodowego, to branżowe centra umiejętności, spotkanie między innowacyjnymi branżami, organizacjami tych branż, szkołami, tymi, którzy w szkołach troszczą się o precyzyjne zawodowe umiejętności młodzieży i szkół wyższych, zwłaszcza technicznych. To wszystko się dzieje. W to inwestujemy olbrzymie środki, ponad 1 400 000 000 zł, po to, aby właśnie tam następował ten transfer tego, co się dzieje na naszych oczach, co jest odkryciem techniki, odkryciem nauki, ale bardzo szybko staje się częścią naszego życia. Nie tylko nowe technologie, ale też w sferze idei jesteśmy poddawani ciągłym zmianom. Geopolityka jest zupełnie inna niż jeszcze była kilka lat temu, kiedy mówiliśmy o końcu historii. Co będzie dalej w związku z tym z polską edukacją? Z całą pewnością chcemy, aby społeczeństwo polskie składało się wkrótce z jeszcze większej liczby świetnie wykształconych specjalistów, między innymi w tych dziedzinach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, a więc medycyna na styku z technologiami cyfrowymi. Obie te sprawy są przedmiotem naszej bardzo konkretnej troski. Te 13 nowych kierunków medycznych, które rozpoczynają pracę w tej chwili w październiku, kolejne 5 wniosków, mimo że to jeszcze cały rok akademicki przed nami, sygnalizuje, że uczelnie wyższe mają ambicje wykształcić te brakujące kadry dla medycyny, ale jednocześnie w połączeniu z tym wszystkim, co się dzieje w świecie techniki, ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, które ma pomóc lekarzom, nie zastąpi ich, ale na pewno poprawi komfort i efektywność tego, co otrzymujemy jako pacjenci. Dzisiaj rozmawialiśmy też o wielkim wyzwaniu, jakim są kadry dla inwestycji w energetykę jądrową w naszym kraju. Tutaj tempo jest wręcz oszałamiające, ale w tej chwili, 1 października, na drugim stopniu studiów już będziemy kształcić to, co zapowiedzieliśmy w styczniu. Ten sojusz Politechnik przystępuje do działania. Wkrótce także dołączy pierwszy stopień studiów, bo w roku 2027 chcemy widzieć już tych inżynierów i magistrów inżynierów przy reaktorach, SMR-ach, najpierw w symulatorze, ale już w roku 30 słyszymy, że ma popłynąć pierwszy strumień energii z elektrowni jądrowej. Ktoś to musi obsługiwać. Nie chcemy, żeby to byli goście z Czech, z Europy Zachodniej. Chcemy, żeby to byli polscy inżynierowie. O tych wyzwaniach rozmawiamy tu właśnie w Karpaczu, w strefie Wprost. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję, kłaniam się.